Mieszkańcy Trójmiasta wolni od stresu. Może brzmi to trochę nierealnie, ale zawsze warto spróbować. Mieszkańcy Trójmiasta wolni od stresu, pod takim hasłem miesięcznik Zwierciadło zorganizował piknik rodzinny na Sopockiej plaży. Nieustanne życie w biegu sprawia, że zapominamy, co jest tak naprawdę ważne dla naszego zdrowia. To, żeby być wolnym od stresu, to jest czasami... Znaczy, żyjemy w zestresowanym świecie, tak? I nie mamy na pewne rzeczy wpływu, tak? Czy mamy stresującą pracę, no często nie mamy na to wpływu. Natomiast możemy swoim stylem życia jakby odgrodzić się trochę od tego i nauczyć się w tym funkcjonować. I o tym jest ta akcja. Latem możemy się wybrać na piknik Zwierciadła i, że tak powiem, móc poczuć to na żywo, tak? I wziąć udział w różnego rodzaju aktywnościach, które proponujemy, które uważamy, że są no właśnie takim sposobem na to odstresowanie się. Dla uczestników pikniku najciekawsze okazały się warsztaty jogi oraz porady dietetyka. Zajęcia tutaj prowadzone są nastawione na to, żeby pokazać, że joga nie jest poważną praktyką, bo tak często się kojarzy, że to są te pozycje bardzo skomplikowane, bardzo trudne. I dlatego tutaj oferuję jogę śmiechu, gdzie po prostu w pozycjach jogi śmiejemy się bardzo głęboko i bardzo serdecznie. Musimy zdrowo się odżywiać, różnorodnie, racjonalnie, żeby nie było problemów z otyłością, z nadwagą, która jest niestety coraz bardziej widoczna, także w Polsce. Ludzie często nie wiedzą, nie ma edukacji w szkołach, jak odżywiać się i często robimy błędy, na których nawet nie wiemy, że popełniamy, więc my jesteśmy po to, żeby pomóc. Polecamy zdrowy tryb życia, czyli i picie wody, ruch i odpowiednie odżywianie. Była to już trzecia taka impreza zorganizowana przez Zwierciadło i jak zapewnia redakcja miesięcznika, na pewno możemy liczyć na kolejne.